Moi drodzy, zanim zacznę dzisiejszy materiał, mam dla was taką bardzo ciekawą informację, czy bardzo ważny komunikat. Widzicie ten oto za mną czarno-czerwony, diabelsko wyglądający fotel? Widzicie na każdym materiale. Taki fotel możesz wygrać w konkursie, który wspólnie organizujemy z Diablo Chairs. Znaczy, nie dosłownie ten tutaj, no bo nie miałbym na czym siedzieć, a jakbym stał na materiałach, byłoby to co najmniej dziwne. Albo bym po prostu siedział na podłodze. Tylko wygrać można wygodną, pachnącą świeżynkę. A przede wszystkim to nie jest jakiś randomowy, pierwszy, lepszy fotel, tylko rzeczywiście marka, która jest doceniana, bo chociażby model, na którym siedzę, czyli X-Ray, został przez Computronic uznanym za najlepszy fotel gamingowy 2019 roku. Także naprawdę, naprawdę warto. Ale wracając, możecie go wygrać w konkursie trwającym od 28 lutego do 7 marca. Oczywiście 2020 roku, żeby ktoś za rok nie przyszedł i nie pytał, co z konkursem. Do wygrania jest fotel modelu X-Ray w dowolnej kolorystyce w rozmiarze L. Jednak co trzeba zrobić? Po pierwsze, musisz wejść na stronę Diablo, aby zobaczyć przede wszystkim, o jaki fotel w ogóle chciałbyś zawalczyć. Link oczywiście w opisie. Po drugie, musisz subskrybować ten kanał. Po trzecie, wbijasz na naszego Instagrama, musisz go zaobserwować, musisz polubić ostatnie zdjęcie, zdjęcie konkursowe dokładniej. Co najważniejsze, musisz opisać jednym zdaniem, dlaczego to właśnie ty masz wygrać ten fotel. Wyniki oczywiście opublikuję na Instagramie. Jeżeli coś będzie niejasne, regulamin jest również przypięty w opisie. Instagram jest w opisie, strona Diablo jest w opisie, wszystko jest w opisie. Także nic, tylko życzyć wam powodzenia. Być może czasem zastanawiacie się, czy nie za dużo gracie w League of Legends. Wiecie, dziewczyna każe wam się oświadczyć komputerowi, a nie jej, rodzice krzyczą, żebyś zrobił lub zrobiła coś pożytecznego w życiu, czy żeby nie wstawać z krzesła, lodówkę trzymasz koło swojego gamingowego stanowiska. W dzisiejszym materiale jednak przyjrzymy się 10 graczom LoL'a, przy których zdecydowana większość z nas, jak to ładnie powiedzieć, prawie w LoL'a nie gra i dzięki temu możemy być spokojni. Witajcie moi drodzy, ktoś ostatnio pisał w komentarzach, żebym przeczytał od tyłu, więc ja jestem CC Wram, a dziś przyjrzymy się graczom, którzy grają bardzo dużo w League of Legends. Okej, żeby była pełna jasność. W dzisiejszym materiale znaleźli się gracze, którzy nie mają może najwyższych poziomów w League of Legends, czy najwyższych ilości punktów maestry na jednej postaci, czy nie zagrali największej ilości gier rankingowych. Dziś sprawdzimy, ile najwięcej maestri łącznie mają rekordziści, jeżeli chodzi o LoL'a. Więc jeżeli ktoś gra na przykład tylko dwoma postaciami, na Yasuo ma 5000 punktów maestri i na Lux ma 2000, to łącznie ma 7000, które liczą się do tego zestawienia. Możecie się również zdziwić, że na tym materiale nie będzie wielu osób, które mają bardzo wysokie poziomy. Pamiętajmy jednak, że poziom nie jest w 100% zależny od punktów maestri na postaciach. Zatem przejdźmy do zestawienia. Miejsce 10. Konto niku Adelaide Skyheart, znajdujące się na serwerze amerykańskim, czyli NA. Gracz na tym koncie znajduje się aktualnie w Goldzie 3, posiadając win ratio na poziomie 49%, co ciekawe ma on 88% win rate'u i 10.5 KDA na Yumi i Perfect KDA na Jinx. Jednak nie są to jego lub jej ulubione postacie. Trzecim najczęściej granym bohaterem na tym koncie jest Fizz, na którym jest 297 tysięcy punktów. Na drugim miejscu znajduje się Vayne z wynikiem 465 tysięcy. Jednak ewidentnym królem jest tutaj Singed, na którym na tym koncie wbito 8 969 tysięcy punktów. Po prostu wow. W każdym razie na tym koncie, na moment robienia przeze mnie tego materiału, jest 36 postaci na 5 poziomie maestri, z czego 16 na 6 i 7 na 7 poziomie. I tak nie wydaje się to aż tak dużo, jednak ogromną robotę zrobił tutaj Singed. Łącznie na tym koncie po sumowaniu wbito 11 923 tysiące punktów maestri.
Miejsce 9 i graczy o bardzo zgrabnym niku Get Controlled. I jest to jedno z najciekawszych kont na tym zestawieniu. Po pierwsze, gracz ten zagrał już prawie 400 rankedów, a jego ranga wynosi brąz 3. Oczywiście nie hejtuję tutaj, tylko mówię informacyjnie czy coś, bo wiecie, mnie to ranga za bardzo nie interesuje. Również nie próżnował ten gracz na flexa, gdyż tam zagrał prawie 300 meczy. Jest to bez wątpienia jeden z najaktywniejszych graczy pod kątem ilości grania na EUW. Jego trzecim bohaterem jest Malphite z liczbą 202 tysięcy punktów, drugim jest Teemo mający 625 tysięcy. Zanim przejdę jednak do głównego dania, warto tutaj powiedzieć, że gracz ma tylko 7 postaci na 5 poziomie Maelstrii lub wyższym i tylko jedną jedyną na poziomie 7. I jak się zapewne domyślacie, ta jedna pierwsza robi tutaj robotę. Jest to najmądrzejszy Jordl, czyli Heimerdinger, na którym owy gracz wbił 10 782 tysiące punktów Maelstrii na moment robienia przeze mnie tego materiału. Warto również wspomnieć, że w samym sezonie 10 gracz ten zagrał już 625 gier Heimerem. Wow. Łącznie jego wynik punktów Maelstrii wynosi 12 022 tysiące. Miejsce 8 i Kizok z konto gracza grającego na może nie polskim, ale większość z nas na nim gra, serwerze, czyli Eune. Gracz nie gra solo kolejki, a skupia się raczej na flexach, na których zagrał już prawie 200 meczy i wbił rangę Golda 1. Jego trzecim bohaterem jest Draven z wynikiem 711 tysięcy punktów, drugi jest Skarner z liczbą 1 666 tysięcy punktów, oczywiście zaokrąglając, natomiast królem tego konta jest ewidentnie Reconnecton z liczbą 2 583 tysięcy punktów Maelstrii. Jeżeli chodzi o postacie z Maelstriami, jest tam 70 bohaterów na poziomie 5, z czego 20 na poziomie 7. Kizox leciutko utarł nosa Heimerowi z miejsca 9, czyli graczowi Get Controlled, gdyż wygrał z nim małą liczbą, gdyż tutaj jest to liczba 12 055 000 punktów Maelstrii łącznie. Miejsce 7 i gracz serwera tureckiego o niku Sandy Claus. Ciekawostką jest fakt, że gracz nie gra rankedów praktycznie w ogóle, ma oczywiście rangę, jest to Silver 2 w sezonie 10, natomiast zagrał mniej niż 40 gier rankingowych. Ma on 82 postacie wbite na poziom 5 lub wyżej, z czego 81 z tych postaci to postacie na poziomie 6 lub wyżej, a idąc jeszcze dalej, to z tych 82, 75 to poziom 7. Po prostu wow, 75 postaci na 7 poziomie Maelstrii. Brzmi jak dużo czasu, żeby to wbić. W każdym razie trzecią postacią na tym koncie jest Tarik z liczbą 333 tysięcy punktów Maelstrii, drugi jest Warwick z liczbą 630 tysięcy, a królową jest tutaj ewidentnie Sona z wynikiem 4 184 tysięcy punktów. Jednak sumaryczna liczba punktów Maelstrii wynosi tutaj aż 12 334 tysiące. Taka ciekawostka i na marginesie, moja liczba wszystkich punktów Maelstrii wynosi nieco ponad 3 miliony. No ciut mi brakuje, żeby na tym zestawieniu się znaleźć. Pozycja numer 6 i gracz Alop z piątkami na końcu, który gra na serwerze LAS. Konto znajduje się w brązie 4, gdzie jego gracz zagrał lub zagrała na nim ponad 300 meczy rankingowych, jednak nie o rankedy tutaj chodzi. Na tym koncie znajduje się aż 100 postaci na 5 poziomie Maelstrii, z czego 34 to poziom 7. Trzecią postacią na tym koncie jest Caitlyn, która ma tutaj 460 tysięcy punktów. Drugą jest Oriana z liczbą 487 tysięcy. Natomiast królową jest Ahri z liczbą prawie 2,5 miliona punktów. Jednak po zsumowaniu wszystkich postaci na tym koncie wbito łącznie 12 665 tysięcy punktów Maelstrii.
Na miejscu piątym przenosimy się do serwera brazylijskiego i gracza Alucard. Konto tego gracza znajduje się w Goldzie 2, choć zagrał on na nim tylko 70 gier rankingowych, tylko pod kątem dzisiejszego tematu materiału oczywiście. Dodatkowo gracz zagrał 20 flexów i uplasował się tam w randze Silver 1. Jeżeli chodzi o punkty maestri, możecie być tutaj nieco zdziwieni. Trzecią postacią jest tutaj Fizz z liczbą 405 tysięcy punktów. Drugą Thresh mający 460 tysięcy. Natomiast królem konta jest Lee Sin mający 552 tysiące punktów. Powiecie, przeciętne konto, prawda? No nic bardziej mylnego, bo owy gracz wbił 132 razy piąty poziom maestrii, czyli prawie wszystkimi postaciami, z czego 83 na poziomie siódmym. Sumując to wszystko, razem wychodzi, że gracz wbił łącznie 13 325 000 punktów maestrii. Robi się ciekawie. Miejsce czwarte jest to gracz serwera koreańskiego, którego nicku nawet nie będę próbował wymawiać. W każdym razie na tym koncie w sezonie 10 zagrano już ponad 600 gier rankingowych, a ranga konta to Silver 4. Jeżeli chodzi o postacie, to 79 z nich jest tutaj na poziomie 5 lub wyżej, z czego 39 z tego jest na poziomie 7. Trzecią postacią jest tutaj Ornn, na którym wbito 571 tysięcy punktów. Druga jest Morgana z liczbą 689 tysięcy punktów. Natomiast królem został Vel'Koz z liczbą 2 457 tysięcy punktów. Łącznie na tym koncie wbito 13 526 tysięcy punktów maestrii. Ciekawe, ile trzeba było wbić, aby znaleźć się na podium, co nie? Najniższy stopień podium zajmuje gracz serwera rosyjskiego, którego nicku również nie podejmę się przeczytania. Możecie się tutaj ponownie zdziwić. Trzecim bohaterem jest tutaj Jin z liczbą 625 tysięcy punktów. Drugim jest Yasuo z liczbą 710 tysięcy, natomiast najczęściej graną postacią jest tutaj Ekko z liczbą 795 tysięcy punktów. Jednak gracz ma tutaj aż 114 bohaterów na poziomie 5, z czego aż 63 na poziomie 7. Jednak co dało mu to, że jest on tak wysoko w zestawieniu? Cóż, jest to gracz, który na 38 postaciach wbił ponad 100 tysięcy punktów. Wow. Sumując wszystkie postacie, łączna liczba punktów maestrii wynosi tutaj 14 114 tysięcy. Miejsce drugie gracz serwera EUW o nicku Tomahawk 1, który ewidentnie upodobał sobie dżunglę jako rolę. Aktualnie zagrał on prawie 400 gier rankingowych i jego konto znajduje się w Goldzie 4. Do tego pogrywał nieco flexów, jednak liczba ponad 20 zagranych gier nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia. Na tym koncie są pod kątem tematu materiału tylko 33 postacie z poziomem 5 i wyżej, z czego 13 to 7 poziom maestrii. Trzecim ulubionym bohaterem gracza jest Amumu z liczbą 1 612 000 punktów. Drugi uplasował się Rengar z liczbą 2 448 000 punktów, natomiast ciemnym królem jest tutaj Nocturne z liczbą 3 390 000 punktów. Co ciekawe, ponad 1 000 000 punktów na tym koncie ma jeszcze Warwick oraz do 1 000 000 zbliża się Jax. Łączna liczba punktów na tym koncie to 14 225 tysięcy. Na miejscu numer 1 mamy gracza serwera EUW o nicku D4M2X0. Co ciekawe, jest to gracz posiadający najwyższą rangę ze wszystkich kont z dzisiejszego materiału, gdyż na prawie 450 zagranych rankedów gracz wbił Diament 4. Na koncie gracz ten wbił tylko 25 razy piąty poziom maestrii, tylko pod kątem wcześniejszych wyników, z czego 14 bohaterów odblokował na poziom 7. Na koncie znajduje się aż 6 postaci, które mają ponad 1 000 000 punktów.
Serio. Jest to chyba jakiś, nie wiem, istny rekord. Trzecią ulubioną postacią gracza jest Ari, którą wbił 2 miliony 29 tysięcy punktów. Na drugim miejscu jest Xin Zhao z liczbą 2 miliony 267 tysięcy punktów. Królem natomiast, który otwierał dzisiejszy materiał i również go zamknie, jest Sinch z liczbą 4 milionów 588 tysięcy punktów. Do tego pozostałe postacie z milionowym wynikiem to Irelia, Sivir oraz Blitzcrank. Ten gracz ewidentnie zasługuje na miejsce pierwsze. Na miejscu drugim było ponad 14 milionów maestrii łącznie. Pi, tutaj łącznie owy gracz wbił ich 16 milionów 379 tysięcy. Wygląda na to, że ja ze swoimi 3 milionami mogę się schować. I to tyle w dzisiejszym materiale. Przypominam o konkursie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.